Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz był nie tylko niezwykłym księdzem. Był nauczycielem młodzieży w tych jakże trudnych czasach, gdy Polski nie było na mapach. Nauczał młodzież, prowadził także pokryjomu polskie msze święte, na których głosił kazania, które nosiły za sobą głębokie przemyślenia. Prowadził też działalność wydawniczą, między innymi zapoczątkował wydawanie miesięcznika Pościągliwość i praca w 1898 roku. Był autorem i wydawcą wielu publikacji i dramatu pod tytułem Bój bezkrwawy, w którym przepowiedział papieża Polaka. Gdy umarł, to z jego wcześniejszej inicjatywy założono Zgromadzenie Michała Archanioła, opartego na duchowości i statutach opracowanych przez świętego Jana Bosko.